Cześć, dobry wieczór. Świetny dzień na Angliru. Tego się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się rewelacyjnej, wyrównanej walki do ostatniego po prostu oddechu na tych ekstremalnych stromiznach. Mamy nieco niespodziewanego, ale zasłużonego i znakomitego zwycięzcę. Hugh Carty wygrywa na monstrualnym podjeździe w Asturii, a do tego zmiana lidera. Słuchajcie, ja się nazywam Marek Tyniec, komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w kolarskim Światku. Teraz kończymy powoli sezon z hiszpańską Vueltą, zatem lecimy. Piękny etap, znakomity etap, naprawdę na to czekaliśmy. Czekaliśmy na taką rywalizację, chociaż to, co się dzieje na Angliru, wygląda jakby działo się w zwolnionym tempie, ale widać przy każdym obrocie korby tych najlepszych na świecie kolarzy, że ich mięśnie są rozrywane po prostu przez tą ekstremalną stromiznę. Te procenty, które się kumulują, najpierw 18, potem 20, potem 23,5, no to jest coś strasznego. I Hugh Carty, lider Education First, nadal nie jest liderem, ale jest bliżej, to raz, a dwa. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, Hugh Carty wjechał na Angliru z 6. czasem w historii, choć do tych najbardziej wyśrubowanych rezultatów trochę mu brakuje mu 1,5 minuty do Roberta Rasa i całe szczęście. Ważne też jest to, że aż siedmiu zawodników wjechało na tą legendarną górę, choć jej legenda to nieco ponad 20 lat, ale tak, to jest jeden z tych pomników kolarstwa, z tych najbardziej ważnych podjazdów na wyścigach etapowych, aż 7 zawodników wjechało w około 44 minuty, czy tam 44,02 dokładnie. To jest taki limit dla pierwszej siódemki i to jest naprawdę, po pierwsze, bardzo dobry rezultat dla całej tej grupy, to raz, a dwa, że do tej pory naprawdę zdarzało się, że oczywiście tam kilku zawodników jechało razem, że nie było aż tak dużych różnic, ale w tych kluczowych momentach i na mecie tak duża grupa, która wyjechała tak szybko, to jest coś wyjątkowego. To jest coś wyjątkowego, co pokazuje, że kolarstwo się zmienia, poziom w kolarstwie się wyrównuje, coraz większa grupa kolarzy jest w stanie jechać bardzo, bardzo szybko. Co więcej, dzisiaj nie tylko Angliru było pokonane bardzo szybko, ale też wcześniejsze podjazdy, w tym Cordial, który jest zaraz przed Angliru. Kluczowe były zjazdy niebezpieczne, śliskie, kluczowe było tempo we wcześniejszej fazie etapu. Etap niby krótki, 100 km, 3000 metrów przewyższenia, więc niby nic strasznego, ale ta kumulacja trudności naprawdę spowodowała, że oglądaliśmy znakomite widowisko. Mnie osobiście bardzo cieszy wygrana Hugh Cartiego. To jest zawodnik, którego śledzę od jego wczesnych startów w zawodowym peletonie, ale on się zapowiadał znakomicie od dziecka, nawet nie od juniora, ale od dziecka, od ośmiolatka, jakby bardzo, bardzo młodym burzakiem chyba, to w ogóle trenował na Mouventou, tam wjeżdżał, to jest gość, który jest mega zajawiony na kolarstwo. Co więcej, to jest zawodnik, który odmówił teamowi Sky. On stwierdził, że będzie szedł swoją drogą. W 2017 roku miał propozycję z teamu Sky i dyplomatycznie powiedział, że to nie jest dla niego. Postanowił jeździć u Woutersa z hiszpańskiej drużyny Caja Rural, która jedzie w tej Vuelcie. To jest taka bardzo solidna drużyna, z której wyszło wielu młodych zawodników i tam zdobywało swoje doświadczenie. Z drużyny Caja Rural poszedł do Woutersa i to nie jest tak, że ten jego talent eksplodował. On ma 26 lat, więc to na tle tych bardzo młodych 20-latków to nie jest tak całkiem mało, ale on się rozwija, on rośnie z roku na rok i kto wie, jak daleko zajdzie. To, co się działo na Angliru w ogóle, naprawdę przeinteresujące. I wcześniej również, jak to Movistar? Wypstrykał się Movistar i wydawałoby się, że nic z tego nie będzie, ale na najtrudniejszym odcinku Angliru zabawę tak naprawdę rozpoczął Enric Mas, który przełamał dominację Jumbo-Visma. Jumbo-Visma miało, jak to Jumbo-Visma w tym sezonie, cały pociąg pomocników, a mimo to Enric Mas, gdy procenty sięgnęły tych 20 kilku
tych dwudziestu kilku, przełamał dominację, odskoczył na zaledwie kilka sekund, tam maksymalnie było 10-12, ale to była widoczna różnica. Mas zaczął troszkę nie słabnąć, ale ruszył Carapaz, bo Carapaz wyczuł chyba i zobaczył, który wcześniej wisiał tak naprawdę, tracił momentami kontakt nawet tak na metr, dwa, pół roweru. Carapaz wyczuł, że Primož Roglič chyba nie czuje się najlepiej, albo, bo kurczę, na tym podjeździe nikt nie czuje się najlepiej, więc chyba po prostu czuł się mniej źle niż wszyscy, a Primož Roglič odrobinę gorzej niż wszyscy. I Carapaz również pogonił za Masem, pogonił Carti i Carti ich wszystkich skontrował. On niby miał troszkę więcej straty, ale był w tym ścisłym kontakcie cały czas. No i Hugh Carti potem dołożył i wjechał na metę z niewielką, ale wyraźną przewagą, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę tutaj te różnice między najważniejszymi kolarzami były nieduże. No i mamy wciąż, one się jeszcze bardziej zacieśniły. Carapaz, korzystając z tej, trudno, kurczę, ja nie mogę mówić o niedyspozycji Roglicza, to ewidentnie nie był jego najlepszy dzień, ale Roglicz wciąż wjechał w świetnym tempie, te 44 minuty to wciąż jest znakomity rezultat na tym podjeździe. Roglicz, mimo że Roglicz traci w klasyfikacji generalnej, tak, ma 10 sekund straty do Carapaza i 22 przewagi nad Cartim i 25 przewagi nad Martinem, to jest czterech zawodników, którzy się liczą w tym momencie w walce o zwycięstwo. Roglicz tak naprawdę nadal jest faworytem. To jest trochę podobna sytuacja, jaka była na Tour de France, bo Roglicz lepiej jeździ na czas, choć i Carti, i piąty Enric Mas potrafią dobrze pojechać czasówki. Zobaczymy, bo jutro jest dzień przerwy, który trzeba będzie poświęcić na aktywną regenerację, na to, żeby nogi odpoczęły, bo we wtorek mamy czasówkę długą, 34 km, zakończoną wspinaczką na ściankę Mirador de Ezaro, bardzo stroma. To jest cięższy podjazd niż Mur de Huy na Walońskiej Strzale. Także albo tam będą zmiany rowerów, albo trzeba będzie kozę do jazdy na czas jakoś tam wepchnąć. Zobaczymy. Na podobnym dystansie, na Giro d'Italia w zeszłym roku, na czasówce, która również kończyła się podjazdem, tylko dłuższym i mniej stromym do San Marino, Roglicz, tam się ścigał i z Cartim, i z Carapazem, i Cartiego pokonał o 1,5 minuty, Carapaza o 1:55, ale trzeba pamiętać, że Roglicz wtedy był ewidentnie na fali wznoszącej. No a teraz chyba powoli, no trudno powiedzieć, czy gaśnie, bo przecież jeszcze 2 dni temu, jeszcze 4 dni temu, był bardzo eksplozywny, wydawało się, że jest w świetnej formie, więc może po prostu gdzieś go ta kumulacja trudności dzisiaj przytkała. Tak czy inaczej, kolejny wielki tour w tym roku trzyma suspens do samego końca. Ostatni tydzień, 6 etapów, z czego jeden kończący się na podjeździe w sobotę na Kowatije, podjazd, który teoretycznie będzie sprzyjał drużynie Jumbo-Visma, między wtorkową czasówką a tym sobotnim etapem górskim. 3 etapy górzyste, które mogą być nerwowe, gdzie trzeba będzie szukać jakichś rozwiązań. Także rewelacyjny dzień, wybitny poziom sportowy tego wyścigu, wybitny poziom sportowy na Angliru, ale na szczęście daleki od najlepszego rezultatu Roberto Erasa, więc można odetchnąć, to znaczy jest bardzo, bardzo mocno, ale nie absurdalnie mocno. To był świetny dzień, świetnie się to oglądało, bardzo mnie cieszy zwycięstwo Cartiego, bardzo mnie cieszy to, że nadal nie wiemy, kto wygra wyścig, jak to się wszystko dalej potoczy. Będę śledził Vueltę z Wami i dziękuję uprzejmie i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!